i idzie do nas. Zmierza do nas minister Adam Szłapka, minister od Unii Europejskiej, ale ja wam państwu zdradzę, że nie tylko o Unii Europejskiej będziemy rozmawiać, bo minister Szłapka był przez lata członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych i od razu panu ministrowi dzień dobry powiem, że o służbach specjalnych też sobie pogadamy. To bardzo chętnie. Oddaję tutaj mojemu realizatorowi do tyłu gazetki, oddaję tablecik. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Czy pan minister jest gotowy na podróż ze mną? No, właśnie. Cóż widzę, że nie bardzo. Ale zapnę pas. Tutaj. No, bo trzeba. Tak, też trzeba. Zapięłam pasy, mamy zapięte. To co, jedziemy? Czy ja mam ten sam? Tak. Jedynka, dwójka. Mamy nowego instruktora jazdy. Panie ministrze, ja bym chciała tak z wysokiego C zacząć. Mhm. Wysokie C brzmi tak. Jak pan myśli Europa, to co panu przychodzi pierwsze do głowy? Wspólnota wartości. O matko boska, nie, ale aż tak wysokie C. No ale pani redaktor sama tak... Tak zaczęła. To moja ale mówiąc zupełnie poważnie, to co dzisiaj mi przychodzi pierwsze do głowy, to jest bezpieczeństwo w tym niestabilnym świecie. Razem jesteśmy bezpieczniejsi, jesteśmy silniejsi. Mhm. A doświadczenie tego 20-lecia, bo rozumiem, że do tego też nawiązujemy, tak, od wejścia do Unii Europejskiej, sprawia, znaczy pokazuje na liczbach i na tym, co widzimy teraz tutaj z okna tego samochodu, że jesteśmy po prostu bogatsi. Bezpieczniejsi to z całą pewnością, bo jednak jesteśmy bardzo mocno zanurzeni, nie tylko w NATO, ale w Unii Europejskiej. Mamy bardzo dużo powiązań ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej, gospodarczych, politycznych, także takich, powiedziałbym, osobistych. 500 000 ludzi wyjechało na program Erasmus z Polski przez ten czas. A ponad 1,5 do pracy. No, na przykład. Na przykład. I przez to, że jesteśmy w środku, jakby wpływamy na proces polityczny, jakby możemy kształtować agendę Unii Europejskiej, możemy realizować swój interes. I możemy zwracać uwagę na to, że dzisiaj kwestie bezpieczeństwa, pomocy Ukrainie są bardzo ważne. Ale też chciałem powiedzieć, bo to powinno bardzo mocno wybrzmieć, że jesteśmy bogatsi i to widać bardzo mocno na liczbach. Nasz eksport do państw Unii Europejskiej sześciokrotnie wzrósł, chyba z 60 miliardów euro do 360, jeśli chodzi o produkty rolne, bo to jest bardzo ważne. Z 5,2 miliarda euro w 2004. Ale się pan obkuł z tych danych, no naprawdę. Do 52 miliardów euro. Dziesięciokrotnie. Nasi rolnicy eksportują. I nie mówię tutaj o żadnych dopłatach i tak dalej. Eksport samych produktów rolnych. Więc to jest strasznie dużo. Bezrobocie spadło. Oczywiście pani dyrektor powiedziała, że część ludzi wyjechało do pracy. Oczywiście. Bezrobocie spadło od 2004 roku z 19% do 3%. I powstały miliony nowych miejsc pracy. Mhm. Dzięki jednolitemu rynkowi europejskiemu. A może dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat? Znaczy, można tak to interpretować, ale można spojrzeć na to, jak wygląda po prostu nasze otoczenie gospodarcze. My dołączyliśmy do jednolitego rynku europejskiego i każdy producent w Polsce, każdy przedsiębiorca, każdy dostawca usług już nie operuje tylko na rynku polskim, tylko operuje na rynku ogromnym, ponad 400-milionowym rynku europejskim. To znaczy, wszystko, co pan mówi, to ja tutaj nie zarzucam panu, że to jest nieprawda, nie, ale to brzmi to jak reklamówka Unii Europejskiej. Ale nie chcę niczego reklamować, ja chcę tylko powiedzieć, że jakby na rozszerzeniu w 2004 roku, i mówię tylko i wyłącznie o faktach, skorzystali wszyscy. Cała Europa. Chyba, że zdarzają się przypadki takie, że ktoś miał na przykład firmę, która zajmowała się obsługą inwestorów zagranicznych w Polsce. No to on musiał się trochę przebranżowić, bo nie było takiej potrzeby, bo no wszyscy dobrze, sobie doskonali... Przez te lata... Panie ministrze, oczywiście pan ma rację, tylko przez te wszystkie lata my żeśmy więcej brali do Unii niż, od Unii niż wpłacali. Mówię o takim wymiarze czysto finansowym. Wszystkich dopłat do programów, które wyrównywały poziom życia w Polsce do poziomu europejskiego. No ale już zaczęliśmy płacić więcej niż brać. Nie, no to jest... No jak nie? Nie, to po pierwsze to jest nieprawda. Aha. To jest akurat nieprawda, ale... Wszedł minister i od razu powiedział, że kłamie. Super. Nie, nie powiedziałem, że nie kłamie. że pani doktor kłamie. Nie. To o czym... Jak pani zwrócił uwagę, kiedy mówiłem o tym, że jesteśmy bogatsi, ani razu nie powiedziałem o funduszach spójności, tylko pół zdania o funduszach, o wspólnej polityce rolnej.
Jesteśmy bogatsi przede wszystkim dlatego, że uczestniczymy w jednolitym rynku europejskim i nasi przedsiębiorcy, producenci, cała gospodarka uczestniczy w tym wielkim, jednolitym rynku o wolnym przepływie kapitału, towarów i usług. I to jest podstawowy taki czynnik, że polska gospodarka się bardzo dynamicznie rozwija przez ten czas. Nasze PKB wzrosło dwukrotnie, PKB per capita trzykrotnie. Naprawdę jesteśmy bogatsi. Dobrze, bo to jest jakby ważne oczywiście. Pani powiedziała o funduszach spójności. Do tego dynamicznego rozwoju został dostawiony taki silnik z dopalaczem, takie nitro. Mhm. To są fundusze spójności, wszystkiego rodzaju programy, także wspólna polityka rolna i przez te 20 lat my uzyskaliśmy netto, odliczając naszą składkę, ponad 170 miliardów euro. 170 miliardów euro. I te pieniądze bardzo mocno przyspieszyły nasz rozwój, ale głównym czynnikiem generującym ten rozwój był jednolity rynek europejski i trzeba to bardzo mocno podkreślić. Panie ministrze. I teraz jakby nie jest prawdą, że my wpłacamy, że my cokolwiek tracimy, nadal jest KPO, będzie polityka spójności, są jeszcze inne programy. Dzisiaj priorytetem w Unii Europejskiej są programy, które dotyczą naszego rozwoju przemysłu obronnego. Jeszcze długo nie będzie tak, że Polska mogłaby wyrównać tą sytuację. Ale mi się gadatliwy klient trafił, naprawdę. Panie ministrze, dobrze. Panie ministrze, ale pan używa... Tylko pan nadal używa... będziemy zyskiwać. Nadal będziemy na tym jednolitym rynku europejskim. Niemcy, którzy są płatnikiem netto, nadal zyskują na tym, że są w Unii Europejskiej. Ale Holandia, ja która jest płatnikiem netto, zyskujemy... nadal zyskuje na tym. A my, tylko... nie dosyć, że jesteśmy na tym jednolitym rynku europejskim, że na tym zyskujemy, to jeszcze jesteśmy beneficjentem polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, ja nie mam co do tego właściwie żadnych wątpliwości, natomiast pan używa... Są tacy, co mają. Właśnie. I jest ich coraz więcej. My nagle z kraju, w którym poparcie dla wejścia do Unii Europejskiej było gigantyczne, ja nie mówię o wynikach referendum, prawda? Bo to jest zupełnie inna dyskusja. No tak, to było 21 lat temu. Naprawdę, byliśmy euroentuzjastami. Nagle okazuje się, że to poparcie i dostrzeganie korzyści z naszego bycia w Unii spada. Dlaczego? Bo pan używa argumentów o PKB, o wzroście inwestycji i tak dalej, a może trzeba używać jakichś argumentów, które bardziej do ludzi przemawiają. Jasne, znaczy jakby po pierwsze oczywiście nadal Polacy są jednym ze społeczeństw, o ile nie, bardzo proeuropejskim, euroentuzjastów, o ile nie najbardziej, to jest jasne. Natomiast następuje zupełnie naturalny proces, który następował we wszystkich państwach Unii Europejskiej, przyzwyczajenia się i takiego podejścia, no przecież jest normalnie. To już jest normalne, że granice są otwarte, to już jest normalne, że jeżeli ja produkuję krzesła, to mogę te krzesła bez żadnego problemu sprzedać w Niemczech i Holandii. Nie muszę wypisywać papierów celnych, nie muszę płacić cła i tak dalej, i tak dalej. To już jest normalne, że moje dziecko za chwilę pojedzie do programu Erasmus, do Bilbao, do Hiszpanii. To wszystko jest normalne, więc jakby normalność, to będę się jakoś entuzjazmował do tego. No przecież fajnie, że rośnie trawa. Co się będę z tego cieszył? I to jest jakby oczywiście pierwszy proces. I pewnie nie powinniśmy się specjalnie tym przejmować. Warto od czasu do czasu przypominać, jak to by mogło być, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, bo byśmy byli teraz na uboczu, byśmy byli pomiędzy zintegrowaną Europą, a wojną w Ukrainie i byśmy się naprawdę jeszcze bardziej powinni obawiać tego zagrożenia. Tak by mogło być. Mhm. Moglibyśmy się wolniej rozwijać, ale to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że bardzo wiele rzeczy się zmieniło między 2004 rokiem a 2024 rokiem. Zupełnie jest inna rzeczywistość. Wtedy Unia Europejska miała 25% PKB. Gdzieś tam dynamicznie się rozwijała, ale jednak była nie... Machamy posłance Gajewskiej. Jest posłanka Gajewska z całą trójką, matko boska, i wszyscy są na rowerach. Ojej. Dobra, bezpiecznie. Przeszli. Czy wszyscy jesteśmy bezpieczni? Dobrze. Możemy zapytać, czy nie eskortować jest.
Jest. Wow. Jedzie cała ekipa, bardzo fajnie. Wow. Jest inny, jakby skracając tą, bo pani za chwilę będzie mnie popędzać. Już skracając, jakby wtedy zagrożenia były inne, chociaż my zwracaliśmy uwagę na wzrastające w tym zakresie zagrożenia. Wtedy Putin się dopiero mościł w 2004 roku na mhm. swoim... Przypominam, że w Ukrainie rządził wtedy w ogóle Leonid Kuczma, jeszcze nie tak, było pomarańczowej. Inny świat. Ale dzisiaj jest tak, że mamy bardzo poważne zagrożenie ze strony Rosji, wspieranej w tej sytuacji przez Chiny, i mamy całą machinę dezinformacyjną, która także mhm. uderza w to, co jest dużą bardzo wartością, czyli jedność europejską. I teraz jakby my, będąc wewnątrz Unii Europejskiej, mamy dużo więcej narzędzi do tego, żeby sobie z tym radzić. I tak, oprócz tego, że przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że traktujemy to jako normalność, więc nie będziemy się z tego przecież cały czas cieszyć. Na marginesie przed nami widzi pani flaga Unii Europejskiej i Polski na jakimś domu. Na jakimś domu, widzę. Czyli ktoś tam jednak ten entuzjazm wykazuje. Nie wiem, czy to jest dom. Wykazuje. Za bardzo, ale widziałam doma, ostatnio ale... w Rynie nawet. Tak. Jest kwestia tej dezinformacji. Ona jest zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. I z tą wewnętrzną, no to jest po prostu... I tutaj trepczemy szybciutko do tych służb specjalnych. I do Ziobry, i do Schmidta, i do tych, którzy realizują interes, który jest sprzeczny z interesem Polski. Panie ministrze, pan przez lata był członkiem komisji do spraw... Przez osiem ostatnich lat. Był pan członkiem komisji do spraw służb specjalnych. Niech mi pan powie, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że sędzia mający dostęp, no oczywiście nie jakiś taki bardzo głęboki, ale jednak dostęp do NATO-skich tajemnic, bo takimi sprawami też się zajmował. Jedzie do Mińska, ogłasza, że chce tam azyl. No on przecież z tym KGB nawiązał kontakt znacznie wcześniej. No tak wygląda, no musiał. No to jak to jest możliwe, że nikt tego nie stwierdził? Jak działają nasze służby? Czy my mamy służby specjalne? Mamy. Mhm. I one jak działają? Zależy, które. CBA się zajmowało tylko polityką przez ostatnie lata. Moim zdaniem wcale tego nie kryli. Widać wyraźnie, że był człowiek bardzo silnie powiązany i bardzo użyteczny dla władzy, czyli mówię tutaj o sędzie Schmidcie. Był powiązany ze środowiskiem Ziobry. I nie wiem, być może był wcześniej, znacznie wcześniej zadaniowany, i jakby bycie w tym środowisku jakby było dla niego idealne dla realizacji celów, a że miał bardzo silny, że tak powiem, taki kapelusz czy krycie polityczne, to służby się nim nie zajmowały. I to jest poważny błąd, że tego przez tyle lat służby nie były w stanie no, jakoś namierzyć, rozwiązać. Tak, to jest oczywiście problem. W czasie, kiedy ja byłem w Komisji Służb Specjalnych, następowała postępująca degradacja tej komisji. W 2015 roku, kiedy PiS doszedł do władzy, jednym z pierwszych głosowań... No komisja powinna mieć nadzór nad służbami. To znaczy w ogóle mamy nadzór Sejmu nad rządem. Znaczy w ogóle parlament ma funkcję kontrolną w wielu aspektach. Między innymi jednym z nich jest forma parlamentarnej kontroli nad służbami. Komisja Służb Specjalnych przez lata to tym się zajmowała. W 2015 roku, to było jedno z pierwszych głosowań, jeszcze w listopadzie 2015 roku, bezpośrednio po wyborach, zmieniono regulamin Sejmu, gdzie zlikwidowano rotacyjnego przewodniczącego Komisji Służb po to, żeby się mógł zmieniać. Przewodniczący Komisji Służb jest w kolegium do spraw służb specjalnych, czyli w tym gremium, które się wczoraj zebrało. I zmniejszono liczbę tej komisji do 7 osób. I no, tam było 4 ludzi z PiS-u. Wtedy Paweł Kukiz, Marek Biernacki i ja. Czyli w zasadzie 5 ludzi z PiS-u. I my z Markiem Biernackim. I jeszcze dopóki był przewodniczącym Marek Opioła, to on jeszcze się... Jego to ciekawiło, no, on się tym zainteresował. Potem przyszedł Andzel, który kompletnie go to nie interesowało. Jego jedynym zadaniem, znaczy dostał to dlatego, żeby mógł chodzić sobie po Sejmie i mówić, że jest przewodniczącym. Kompletnie go sprawy nie interesowało i właśnie dlatego go Kaczyński zrobił przewodniczącym. Ja tylko Państwu tutaj dorzucę takie didaskalia, że pan poseł Andzel to jest jeden z najwierniejszych ludzi Jarosława Kaczyńskiego o dźwięcznej ksywy Beria. I jakby celem było to, żeby ta komisja nie interesowała się niczym.
Nam się udało ileś tam rzeczy wyciągać. Ale... Dużo się dowiadywaliśmy z tych międzynarodowych. Dobrze, i co teraz? Panie ministrze, co teraz? Bo ja z jednej strony nie wyobrażam sobie, żeby służby miały mówić, kto może być sędzią, kto może być prokuratorem i kontrolować na bieżąco kontakty sędziów czy prokuratorów, no ale z drugiej strony ten przypadek mówi nam... No chyba tak, powinniśmy... trzeba się nad tym zastanowić oczywiście, bo to jest tak, że jakby w sprawach wojskowych Służba Kontrwywiadu Wojskowego w sprawach pozostałych cywilnych ABW przeprowadza procedurę kontroli, znaczy procedurę uzyskania dostępu do informacji niejawnych. Jeżeli ktoś na przykład nie uzyska, no to może się odwołać do sądu i właśnie tymi sprawami zajmował się pan sędzia Schmidt. Ta procedura jest uciążliwa, jest trudna, bo posłowie z mocy ustawy mają dostęp do tajnych. Ja przez to, że byłem w komisji ściśle tajnych, przechodziłem tą procedurę. I to dobrze, że ta procedura jest tak rozbudowana. Na marginesie. Właśnie dlatego, że wiem, że ta procedura jest tak rozbudowana, tak głośno mówiłem o tym, że to jest absolutny skandal, że Daniel Obajtek nie poddał się procedurze. Do dostępu do tajnych. Z całą pewnością miał coś do ukrycia. Widzimy, że ma tego dużo. Więc jakby z całą pewnością trzeba doprowadzić do sytuacji takiej, że tą procedurę weryfikacyjną przechodzi szerszy katalog osób. I nie po to, żeby sędzia jakąś pojedynczą decyzją mógł to odrzucić, tylko dlatego, żeby można było sprawdzić i przekazać ewentualnie gremium, które na przykład już odnowionej KRS, że są tu jakiegoś rodzaju problemy. To jest pierwszy krok. Sprawdzanie i weryfikacja tego, czy ktoś... Bo tam się sprawdza, czy ktoś nie ma problemów finansowych. Proszę, sędzia Schmidt miał duży kredyt. Długi, tak. Czy nie ma jakichś potencjalnych problemów obyczajowych, które mogą sprawić, że będzie podatny na szantaż. Czy nie ma jakichś podejrzanych kontaktów. Czy nie ma problemu z używkami, z nałogami, nadużywaniem jakichś środków, które mogą doprowadzić do tego, że straci świadomość i będzie mógł ujawnić tajemnice niejawne. Bardzo to jest dokładna procedura, bardzo duża ankieta, rozmowa z funkcjonariuszem, wywiad w urzędzie skarbowym i tak dalej, i tak dalej. I pewnie wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji takich, muszą być sprawdzane. Panie ministrze, to teraz takim jakimś płynnym ruchem przechodzimy do rekonstrukcji rządu, która w ogóle nie jest aż taka głęboka, jak miała być. Jakoś tak, ja nie czuję ekscytacji z niej związanej. No bo właściwie wymieniamy czterech gości, którzy idą do Parlamentu Europejskiego. No bo też trochę zakładamy, że jak mają jedynki, tak, to do tego parlamentu się dostaną. Trzymam kciuki. Przede wszystkim za listy Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście. Za dobry wynik, bo potrzebujemy bardzo... Ale za kogo tak najbardziej pan trzyma bardzo kciuki? Bardzo dobrych eurodeputowanych. Ja trzymam kciuki naprawdę za wszystkich. Ewentualnie mogę powiedzieć, na kogo będę głosował. Nie. No. To nie może pan powiedzieć. Mogę. Chyba, że na Ryszarda Czarneckiego, on z pana okręgu jest z Wielkopolski. Bo będzie naszym następnym gościem. Akurat nie będę na niego głosował, bo będę głosował na listę Koalicji Obywatelskiej, konkretnie na numer 2. Panie ministrze, czy ten rząd nie wymaga jednak odchudzenia? Bo na razie ta rekonstrukcja będzie właśnie tylko wymianą czterech ministrów na innych czterech ministrów i nic więcej się nie zmienia. 126 ludzi siedzi w waszym rządzie. To jest jeden z największych rządów po 89 roku. Ja szczerze mówiąc, trudno mi jest to komentować przed tym, jak pan premier ogłosi, jak ta rekonstrukcja będzie naprawdę wyglądać. Trudno mi tu spekulować, bo to jest... Ale co pan wie, jak będzie wyglądać rekonstrukcja rządu, w którym jest pan ministrem? Ale to ja nie powiedziałem, czy wiem, czy nie wiem. Ja powiedziałem, że trudno mi jest to komentować, zanim pan premier to ogłosi. To jest wyłączna prerogatywa premiera rządu, żeby... wskazywać kandydatów na ministra. A ja nie mówię, że ma pan wskazać, kto ma być kandydatem na ministra, tylko czy nie powinniście mieć ich mniej. Ale pani redaktor oczekuje ode mnie komentowania informacji o rekonstrukcji zarządu, zanim ona zostanie ogłoszona, więc jakby trudno mi jest się do tego odnieść. Ale premier już powiedział, że będzie rekonstrukcja i nie powiedział, że będzie zmniejszał. O, mamy znowu. Znowu, odprowadziła dzieci do przedszkola, pani posłanka Gajewska już jest sama zupełnie na tym rowerze. Ma niedaleko to przedszkole jakoś.
Panie ministrze, a zupełnie poważnie, to czy nastąpi jakieś przyspieszenie w pracach waszego gabinetu? Dlatego, że powiem tak, od mieszania herbaty to ona się słodsza specjalnie nie robi. Od tego, że panowie... Chyba, że jest cukier w środku. Jak się miesza w tym? Czyli od... To trzeba bardzo... Dobra. Znaczy ja myślę, że tak już mówiąc zupełnie poważnie, bo też rozmowa jest oczywiście poważna. Ja myślę, że jakby to przyspieszenie następuje. Ja wiem po tej części, z którą ja mam do czynienia. No mamy... No teraz wprowadzimy tu zamieszanie, bo widzi pan, oni tutaj już przygotowali miejsce, że będziemy zjeżdżać, a my nie będziemy, a my pomachamy kolegom i pojedziemy dalej. No. W tej części, za którą ja się zajmuję, tak, jest kwestia procedury artykułu 7, była kwestia KPO, Funduszy Spójności. Teraz będzie mowa o wieloletnich ramach finansowych. W tym tygodniu było spotkanie Ursuli von der Leyen i premiera Tuska. Tak. Jakby bardzo ważne nakreślenie tego, jakie są priorytety całej Unii Europejskiej w następnych latach, czyli kwestia konkurencyjności, bezpieczeństwa, bezpiecznego nieba w Europie i też ochrony tych wartości. Także jakby to są wszystko rzeczy, które się dzieją cały czas i one zajmują faktycznie dużo czasu. Jeśli chodzi o pozostałe resorty, no to jakby widzimy wyraźnie, że zapóźnienia są gigantyczne w bardzo wielu sprawach. I w tych wszystkich resortach jakby trwają prace przygotowania legislacyjne i myślę, że to wszystko teraz jakoś ale jak pan spotyka się z wyborcami, to oni nie mówią, panie ministrze, no szybciej, róbcie coś. Mówią? Znaczy mówią na przykład, cieszą się z tego, że są odblokowane pieniądze z KPO, ale tak, ale oczywiście wszyscy wyborcy chcą szybszego rozliczenia zła, z którym mieliśmy do czynienia. Jak ja się spotykam, to jest bardzo ważny temat. Ludzie nie ukrywają, że zależy im też na kwestiach rozwiązań dotyczących praw kobiet. Kwestia aborcji jest... Gdzie są związki partnerskie? Ważna sprawa, tutaj jest kwestia koalicji. Ustawa o związkach partnerskich, z tego co ja wiem, to jest dalece przygotowana już. Więc dalece myślę, przygotowana że... miała być w grudniu albo w styczniu. Panie redaktor, ustawa, którą my przygotowaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji o związkach partnerskich, jest w zasadzie gotowa. Ona teraz miała być doszlifowana i myślę, że niebawem będzie wprowadzona podobna do Sejmu. W styczniu miała być. Panie ministrze... To będzie na wiosnę. Ale jakby, oczywiście, znaczy jakby... Zima, wiosna. Wie pani dobrze, że każdy się zajmuje swoimi... Ja wiem, jak działają koalicje. Ja wiem, jak działają koalicje również. I o koalicję i jak ta wasza koalicja działa? Bo już po wyborach... Myślę, że lepiej niż jednolita partia Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie, cały to jest czas, żadna złośliwość, nie nawiązuje ani do Małopolski. Cały czas macie jakieś napięcia tam. A tak, tam to u nich się zadziało, naprawdę. Ale wiele super rzeczy się tam w koalicjach zadziało. Są napięcie. Najważniejsze jest to, żeby było to napięcie twórcze i żeby nie było destrukcyjne. Mówię, koalicja 15 października składająca się z bardzo wielu partii funkcjonuje lepiej niż zgodniej, niż jednolita partia pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego. I mówię, nie jest to złośliwość ani dotyczące Podhala, ani dotycząca Podlasia, ani dotycząca Małopolski. No panie ministrze, ale tak, lewica próbuje się okopać na swoich pozycjach. Trzecia droga próbuje zabrać lewicy jakieś resorty, jakieś wiceministrów. Nic mi o tym nie wiadomo. Nic. O tym też nic. Nie, znaczy jakby... Oczywiście jakby... Dobrze, czy Donalda Tuska będzie więcej w tej kampanii niż było w kampanii samorządowej? Bo za miesiąc, równiuteńko za miesiąc wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że Donald Tusk był widoczny w kampanii wyborczej do Parlamentu. Dwa razy widziałam. Raz w Morągu, raz w Krakowie. No ale z aktywności związanej z kampanią samorządową pani redaktor mówi o konkretnych takich wiecach, tak, czy spotkaniach wyborczych. Tak. Ale tych aktywności jest więcej przecież. Jakby, no, są też i konferencje prasowe, są też wypowiedzi do mediów, spotkania z poszczególnymi kandydatami. Jakby tej aktywności było bardzo dużo. Myślę, że teraz też będzie bardzo dużo tej aktywności, bo to są ważne wybory. Ja z całą pewnością każde są ważne, te są szczególnie ważne. Te są szczególnie ważne. Ważne, nie, znaczy zupełnie poważnie te wybory są o tym, jak będzie wyglądało następne 5 lat funkcjonowania instytucji europejskich, więc te wybory są naprawdę ważne. Panie ministrze, Radosław Sikorski ostatnio w swoim exposé ministra spraw zagranicznych powiedział, jesteśmy skłonni rozmawiać o pewnych zmianach w traktatach europejskich i zgodzić się na pewne ograniczenie tej zasady jednomyślności.
Prawo jest... Pan minister Sikorski powiedział, że nie ma mowy o zmianie traktatów. Można się zastanowić nad, w ramach obecnych traktatów, tak, nad pewnymi zmianami proceduralnymi. Natomiast stanowisko rządu tutaj w tym zakresie jest jasne. Nie ma w ogóle dyskusji o zmianie traktatów. Tym bardziej, że to jest bardzo żmudna i trudna procedura, która wymaga jednomyślności. W niektórych państwach musi być przeprowadzone referendum, więc w ogóle tego tematu nie ma na agendzie. Dobra, nie gadamy z naszej, perspektywy ewentualne zmiany i reformy wewnątrz Unii Europejskiej powinny dotyczyć polityk, a nie sposobu zarządzania. Czyli jak będziemy mówić o rozszerzeniu, które jest ważne z punktu widzenia Polski, oczywiście ono wpłynie na funkcjonowanie Unii Europejskiej, oczywiście trzeba będzie się do tego przygotować, oczywiście trzeba będzie wprowadzić pewne reformy, ale reformy dotyczące polityk, a nie sposobu podejmowania decyzji. Czyli w ogóle nie ma mowy o zmianach traktatowych. Dlaczego pan nie chciał startować do Parlamentu Europejskiego? A czemu miałbym? Miał pan świetny wynik w wyborach do Sejmu. Zrobiłby pan w Wielkopolsce zapewne taki sam świetny wynik. Musieliśmy się podzielić zadaniami. Część ludzi będzie zajmować się sprawami europejskimi z Parlamentu Europejskiego, a ja im będę z nimi współpracował z Polski. No dobrze. Spróbuję uwierzyć w tę odpowiedź jakoś. Ale jakoś tak niepewna ona była. Nie wiem. Dlaczego niepewna? W ogóle nie myślałem nie o tym, żeby... Nie przyszło panu do głowy, że do Brukseli, jak się już pan zajął tą Unią i to jest takie fascynujące, to nie chce pan zobaczyć, jak ona od środka tam działa? No to widzę każdego dnia. Uczestniczę w radach do spraw ogólnych, spotykam się z komisarzami, spotykam się także z eurodeputowanymi. Zajmuję się tym procesem z punktu widzenia Rady Unii Europejskiej. Może kiedyś przyjdzie czas, chociaż na razie sobie nie mogę go specjalnie wyobrazić, tego horyzontu czasowego, że będę się tym zajmował z perspektywy Parlamentu Europejskiego, ale myślę, że to tutaj jest na tyle fascynujące, ciekawe i czasochłonne, że nawet nie miałem szansy się zastanowić tym, czy ja bym chciał do tego Europarlamentu startować. No, taki Marcin Kierwiński miał czas się zastanowić. Bardzo... I bardzo się przyda w Europarlamencie. Bardzo, panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Mówisz. Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Gościem w Mobilnym Studio Onetu. Dziękuję. Dziękuję.